Cześć, dzisiaj mam dla Was zestaw trzech figurek. Jest to Hush, Poison Ivy, Nightwing i Scarecrow. Kupiłem ten zestaw na Perkonie głównie dla Nightwinga, ale pokażę Wam wszystkie trzy figurki. Były one w takim pudełku. Tu mamy jakieś grafiki i inne rzeczy, które zostały dostępne. Mamy tu opis, który możemy zobaczyć, że to jest... że w najlepszej noweli, Szczerze mówiąc, super, wszystko fajnie, ale no zobaczymy, jak wyglądają figurki. Także tak jak mówiłem, głównie kupiłem ten zestaw dla Nightwinga. Także przyjrzyjmy mu się najpierw. Wygląda w ten sposób. Te jego akcesoria są odłączane. Niestety nie może on ich trzymać na plecach. Szkoda, nie wiem, czy w tej wersji je trzymał, czy nie. Ale no, można je trzymać, włożyć w dłoń. I tak naprawdę to do końca nie wiem, czemu ta figurka ma jakąkolwiek artykulację, ponieważ no, jest wymodelowana ewidentnie tak, żeby stała w jednej pozie. I no, jedyne co możemy zrobić, to jakoś to delikatnie ruszyć tutaj, tam, głowę przekręcić. Jest troszeczkę zrobiona jak żółwie ninja, także no, nawet nie ma nadgarstka, także no, nie bardzo wiem, co można z nią zrobić. Jest to w zasadzie taka statuetka mała. No, sculpt głowy jest dosyć fajny. Ten niebieski także wygląda dosyć dobrze. Przepraszam, tu jak widzicie, kot wszędzie jest obecny. Także no, pod kątem głowy jest fajna. Buty wyglądają trochę dziwnie, troszeczkę jakby gdzieś z jakiegoś spotkania wyszedł. No teraz dopiero zauważyłem, że te buty ciągną się tutaj, to srebrne, ale tu wygląda mi to tak, jakby to były krótkie spodnie, jakieś takie zwykłe buty. Także tak wygląda Nightwing. No ale cieszę się, że go mam. Nie sprawdzałem go jeszcze skalą z innymi figurkami, które mam. Także no, wydaje się troszeczkę za wysoki. Także nie do końca wiem, gdzie go umieszczę, no ale póki co nie będzie. To jest Poison Ivy, która stoi krzywo. Na początku w ogóle nie mogłem jej ustać. Nie mogłem ustawić tak, żeby stała. Znalazłem podstawkę, co pomyślałem, że to jest fajny dodatek, ale jak widzicie, nawet z podstawką wygląda bardzo dziwnie. I ma takie akcesoria, takie myśliniane jakieś rośliny, które można owinąć wokół niej. No i głowa jest zrobiona tak, że jakby cały czas troszeczkę patrzy się do góry, także chciałbym ją opuścić delikatnie w dół, ale no nie ma takiej możliwości. Bardzo fajnie ma wymodelowany tu brzuch, piersi także są dobrze zrobione, palce też. To wszystko wygląda fajnie. Nogi, jak widzicie, są zrobione w takiej dziwnej pozie. Także ta jest o wiele grubsza od tej. I jedna jest krótsza od drugiej. Także nie wiem, czy stopa jest po prostu źle wygięta. Trzeba jakoś siłowo wygiąć. Ale no, nie ma szansy stać bez tej podkładki, a z tą podstawką stoi jeszcze gorzej. Dobra, może nie jeszcze gorzej, bo stoi, ale no, wygląda to jakoś dziwnie. Także to możemy owinąć jak chcemy wokół niej. Że mamy pewną dowolność, żeby zrobić coś takiego, także no, to jest akurat fajne. I już znalazłem chętnego na to Poison Ivy, także znajdzie prawdopodobnie nowy dom. Także widzicie, stoi, ale jedna z jej stóp jest tak troszeczkę do góry, także no, szkoda. I Scarecrow, który mi się daje, że jest najlepszą figurką z zestawu i jednocześnie najmniej mnie interesującą figurką, ale jest zrobiony naprawdę fajnie. Zwłaszcza jego twarz jest fajnie zrobiona, jego oczy i wszystko, także no, Scarecrow prezentuje się bardzo fajnie i nawet ma więcej artykulacji, można uzyskać już jakieś konkretne pozy od niego, także jest chyba najlepszą figurką zestawu i jest wielka szkoda, ponieważ no, jakoś specjalnie nie obchodzi ta postać, więc pewnie też pójdzie do kogoś innego. Także tak wygląda zestaw Hush. No, ciekawy zestaw, ale no niestety, no, dla mnie to jest nic specjalnego. Ten Nightwing będzie pewnie leżał na mojej półce, ale inne figurki specjalnie mnie nie interesują. No i troszeczkę jestem zawiedziony. Spróbuję Wam jeszcze pokazać Nightwinga obok wersji mojego ulubionego Batmana, także zobaczymy, jak się trzymają w skali. To jest mój ulubiony Batman, jest to wersja z Young Justice, jeśli się nie mylę. No i na szczęście nie jest taki mały, jak sądziłem. Myślę, że wyglądają obok siebie bardzo fajnie i dosyć dobrze się sprawdzają. Także cieszę się, że mam tą wersję. Jedyne, co mi nie pasuje, to troszeczkę ich kolor skóry jest trochę inny. No ale to nic wielkiego, nie jest to wielka strata. Także no, tak wygląda Nightwing i Batman. Widzieliście już wcześniej Poison Ivy,
i Scarecrowem. I tak wygląda zestaw Hush z trzema figurkami. I dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu i zapraszam w przyszłości na następne.